Cześć, witajcie. To znowu ja, Gelek. Dzisiaj mam dla was grę Black Heart. Jest to gra z 91 roku, także no dosyć, że tak powiem, świeża. Z 91 roku wydała ją firma Universal Pyland UPL. Jak widzimy, grafika jest dosyć taka błyskotliwa tutaj. Ciekawa. Efektów dźwiękowych jeszcze nie ma, ale zaraz wrzucimy monetę, to zobaczymy, jak to będzie się przedstawiało. Myślę, że miała ta gra powodzenie, słuchajcie, na tych automatach, bo faktycznie jak na tamtejsze czasy, to była taka no, wizualnie dosyć atrakcyjna. Widać tutaj dosyć dużo te stwory. Ekran w pozycji poziomej, także no, duża zawartość tego ekranu była widoczna. A jak mi w niej pójdzie? No cóż, za chwilę zobaczymy. Dobrze, w takim razie na początek wrzućmy sobie może 3 wirtualne monety. O, jakaś muzyczka. No dobrze, lecimy. Jeszcze w tą grę, powiem wam, nie grałem. To jest mój pierwszy raz. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O co chodzi, to już chyba wszyscy wiedzą. Po prostu trzeba strzelać w te, nie wiem co, latające czarownice na miotle, czy cokolwiek to tam jest. O! Jakąś żeśmy muszkę złapali, miałem pszczółkę czy cokolwiek. O, tu jakiś duży stwór się pojawił nam. O, pieniążka żeśmy złapali, słuchajcie. Pieniążek, tak. Nawet nie najgorzej mi idzie. Ale palec kciuk boli, słuchajcie, od naciskania tego fajera. O proszę. No gra, słuchajcie, wydaje się prosta. Ciekawe, czy jest kontynuacja, nie wiem. Tego nie wiem, czy jest kontynuacja. O! Ale wkrótce się, słuchajcie, przekonamy, bo stracę życia. O! Ładnie, ładnie. Ojejku, a co tu się stało? To mnie to rozwaliło. O! Dobra. Druga plansza. Druga plansza, słuchajcie. Oj, chyba to nie powinien. Oj! No i po mnie. Zaatakowały mnie z tyłu, widzicie? Tu trzeba jednak mieć troszeczkę. Właśnie tak po środku się raczej chyba ustawiać, bo. O, chyba tak będę robił. No, o, jest. Pszczółka dołączyła do nas. O! Nie. Nie tym razem. Continue. Continue jest, patrzcie. Dajemy. No jak jest continue, to jasne, że dajemy. Słuchajcie. Oj, chciałem przelecieć jeszcze, za czym była nieśmiertelność ta na początku. Ops. Dobra. Ładnie, ładnie. Dwie pszczółki już mamy, patrzcie. Oj, nie. Nie tym razem. O, teraz się udało, bo żeśmy szybko przelecieli. Przez to coś. O nie! No i rozwaliło mnie, słuchajcie. Rozwaliło mnie, moi kochani. Gram, mówiłem, że jest prosta, wcale taka prosta nie jest. A, myślałem, że to trzeba zebrać tych czarodziejów, a to nie, widzicie. Nie wolno się do nich dotykać. No, człowiek uczy się przez całą grę. O!
jeszcze na końcu przegrywa, mówiąc. O, znowu to samo. No dobra, tu spadło, to już drugi raz nie spadnie. Aha, czyli nie można do przodu zbytnio się przesuwać. Nie można się... O! O mur się rozwaliłem tym razem, słuchajcie. Rozwaliłem się tym razem o mur. I rozwaliłem tę jedną pszczółkę. Chcąc, nie chcąc. No dobra, zobaczymy teraz, jak będzie tutaj. Dobra, druga pszczółka złapana. O, ładnie, widzicie? Jak ładnie mi poszło. O, teraz właśnie, czy to górą iść, czy dołem trzeba było wybrać. Ale tak czy inaczej, to musiałem ten mur rozwalić, także to nie miało... Ojejku. Rozpierdzieliłem się. Mówiąc kolokwialnie, dobra. Oj nie. Chciałem się wycofać, bo to mi przeszkadzało w tym momencie w przejściu i się nie udało. Dobra, lecimy tutaj teraz. Oj, smok mnie pożarł. Oj, nie mam już tych? Dobra. Dobra, trzy jeszcze wrzucamy. Musimy przecież tego smoka załatwić, słuchajcie. Co to byłaby za gra, jakbyśmy smoka nie załatwili? Oj, 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 oj. Oj, nie, zżarł mnie. Zżarł mnie smoczysko. Oj, znowu mnie zżarł, kurczę. Co ja mam zrobić? O, nareszcie udało się, dobra. Dobra. Jakaś czarownica tutaj więzi naszą księżniczkę, widzę. O, patrzcie, co za cudo się teraz pojawiło. Widzieliście to? O, rozwaliło mnie. Nie no. Bez przesady. Graficzka, no całkiem, całkiem. Tak jak kiedyś mówiłem wam tam, że na przykład nie lubię gier, które są zbyt błyskotliwe, o tyle ta, mimo iż jest taka, no dosyć pstrokata, jak ja bym to nazwał, o tyle, no jakoś tak wzroku specjalnie nie męczy. Może dlatego dobrze mi w nią idzie. Dobra, continue. Ojejku, jaka mucha wstrętna. Patrzcie, to jest ta mucha plujka taka. Ona jak do domu wpadnie, słuchajcie, do mieszkania, kurczę, to do słodkiego leci tylko. I to się na niej mówi mucha plujka. O, dobrze, łapiemy sobie. Rozwaliło mnie. Co to leciało? O nie, no to jest, kurczę. No co jest? Przecież wszystko dobrze robiłem. Kurde, to tylko mnie dotknie ten, ten. A, nie mam już tych coinów. Dobra. Jeszcze 5 wrzucimy, dobra. Nie, nie, co ja nacisnąłem? Zamiast nacisnąć start, ja nacisnąłem. O Boże. Nie, nie. No nic. Musimy zaczynać grę od początku, słuchajcie. Zamiast nacisnąć start, to ja nacisnąłem fire i gra się zakończyła, no ale nawet... No, no wpisu nawet nie ma, no... Aj, nie podoba mi się to. Musimy od początku zaczynać. Dobra, jeszcze słuchajcie, w takim razie jeszcze parę tych... Dobiję. Parę tych monet dobijemy. No nic, na początku jest dosyć łatwo, także... Nie na ten po prostu guzik nadusiłem, co chciałem. I zamiast kontynuować, to ja zacząłem od początku, no. I taki problem jest z tym. No ale cóż. Człowiek uczy się na błędach. A, przez to, żeśmy zaczęli jeszcze raz, to może większej wprawy nabiorę w rozwalanie tych much.
i wiecie. No nawet nie najgorzej idzie. O. O! Zamiast uratować, to ja kurczę rozwaliłem się o tego stwora. No ale tak bywa, no co zrobić. Dobra, monetkę żeśmy złapali. Dwie monetki mamy. No i znowu ten smok. Dobra. No chyba lepiej tym razem idzie, tak mi się wydaje. Chyba tym razem idzie mi lepiej. Może nieznacznie lepiej, ale zawsze trochę lepiej. O. O. O, ładnie. Dobra. Dobrze, ładnie. Tu górą sobie przejdziemy spokojnie. Oj! Niewiele brakowało, bo mi się nadział, patrzcie. Trzeba górą iść. No niestety. Continue, no jasne, że continue. O, mamy trzy te. Trzy muszki. Oj! Nie udało się tym razem. Dobra, to żeśmy przeszli tutaj. O! Dobra, tu się zatrzymajmy chwilę, bo tu zaraz coś na nas poleci. A nie, nie poleciało nic. Bałem się, że znowu spadną te kolce. Ale nie. Nie tym razem. O! Dobra, udało się. O. Dobra. O, mur się rozwaliłem. No co jest? No continue. Kurde. Tu pamiętam, były te do rozwalania. Dobra, idźmy sobie dołem. Dobrze, ładnie. Oj! W nieodpowiednim momencie przyszedłem. Dobra, tu musimy się zniżyć i rozwalić to cudo. Oj! Nie udało się rozwalić. No i jest ten smok nieszczęsny. A, ciężka sprawa, powiem wam. Jeszcze może parę tych koin dorzucimy. No jest, dobrze, ładnie. Ładnie, dalej, dalej. No. No i to, co mnie wtedy... Znaczy, ja się wywaliłem wtedy, może tak. Dobra. Dobra, ładnie. A, no w takim zagęszczeniu tych gwiazdek to niestety nie da się wymanewrować, żeby nie pocelować, żeby która cię nie trafiła, no bo to widzicie sami. Sami widzicie. Jak to wygląda?
Mucha plujka jest. Znowu mucha plujka, no. Aj! Ciężka sytuacja, powiem wam. O, ładnie, ładnie. Monetkę wziąłem, dobrze. Oj. Nie tym razem. Oj, niestety. Dobra, lecimy dalej. O! Oj, znowu się nie udało się. To muszę mi wziąć, zgarnąć. Kurczę. To jest... ciężkie do przejścia, widzę. Bo jednocześnie spadają te kolce. Słuchajcie, i... aj. Aj. Dobra, złapałem to. No, ale cóż z tego. Jak zaraz życie straciłem. Dobra. O kurde, a to co się dzieje teraz? Czy wy to widzicie? No nie, no tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Coż to za stwór? O, dobra, monetki chociaż żeśmy zebrali. O, już się załatwiłem. Dobra, w plujkę trzeba celować teraz. O nie. Nie. Patrzcie, ile tych mukrujek tu jest. Ostatnie chyba życie. Na tej monetce. O, patrzcie, jakie mądre, kurde, spadają na mnie. 5 życie z tego, co widzę, bo 4 serduszka na górze mam i 5 to aktualna. Już żeśmy rozkminili ilość żyć. No fajna ta grafika, kurczę, podoba mi się, powiem wam. Nie jest taka, która nie wprawia w oczopląs. Tylko można spokojnie sobie pykać, nawet dłuższy czas i się nic nie dzieje. A na niektórych, słuchajcie, strzelawkach, tych, które tam wcześniej pokazywałem, no to po prostu jakaś masakra. Ja po nagraniu jednego odcinka, czy tam dwóch, to już normalnie ledwo widziałem na oczy. A tutaj można grać i się nic nie dzieje. O, tylko tyle, że mnie co chwilę rozwalają. No, o, znowu. Dobra. O kurde. O, patrzcie, jakiś stwór. Co to jest? Jakiś diabeł latający. Belzebub. W czystej postaci. O. Twardy przeciwnik. On pluje sekwencyjnie takimi tymi kulami. O. No i ładnie. Pięknie.
O! Mój błąd, rozwaliłem się o mur. O nie. Trzeba było odczekać. Dobra. Ładnie. O, tu trzeba rozwalić to. Co jest? To jest niezniszczalne, czy co? Może tą muchę trzeba najpierw rozwalić. A, to mucha też niezniszczalna, ale numer. Dobra. A, ta mucha miała, słuchajcie, ten klucz. Trzeba było muchę rozwalić, żeby klucz pozyskać. O, mam kolejnego współtowarzysza. O, tył mnie teraz atakują, patrzcie. Że ja tu nie mogę strzelać. Co mam zrobić? Mogę strzelać od przodu, ale od tyłu niekoniecznie. Dobra. Ładnie. Widzieliście, jak to ładnie wykoncypowałem? A, i tu znowu strzał w muchę. A, rozwaliła mnie mucha. Dobra, ładnie. I kluczy. I w tym momencie przejście się otwiera. Przechodzimy szybciutko. Oj, nie zdążyłem. Nie zdążyłem niestety, słuchajcie. Dobra, tutaj się zatrzymajmy na chwilę. O! Chciałem ich, że tak powiem, wycofać się w pewnym momencie i byśmy zobaczyli, jak to wtedy... No ale mówi się trudno, dobra. Wywalimy w tą muchę. O, w ostatnim momencie. O nie! O, murek się rozwaliłem. Dobra. Oj, nie. Nie o to chodziło. Dobra, lecimy dalej. Ładnie przeszło, dobrze. O, mucha znowu jest, patrzcie. O nie! To już za dużo tego wszystkiego. I muchy, i te. A, widzicie. Dobra, teraz czekajcie, czy... A, też zdupcyłem. Bo trzeba było tutaj się schronić. Dobra, teraz tutaj. Walimy w to. I przelatujemy. Dobra, mamy pszczółkę, która nam będzie pomagała. No i co teraz? O, taki stwór tym razem mamy. Patrzcie, jaki fajny. To wygląda, słuchajcie, tak jak takie kiedyś były gąsienice, które żyły na tym, na kartoflach. Takie kolorowe i z takimi włoskami. Ja jak byłem mały, to jeździłem do rodziców mojej mamy, czy do moich dziadków i tam właśnie żeśmy zbierali te gąsienice owłosione i to wygląda dokładnie tak samo. No dobra, to przyspieszyliśmy tempo, coś widzę. Coś, jakieś szybsze tempo teraz. O, zwolniło. Ja od razu mówię, że nie ma wpływu na to tempo, które było na początku. O kurde, co jest grane? No bez żartów. Co to ma w ogóle być? A, no, nie podoba mi się to. Dobra, może tutaj przejdziemy dalej. Dobra, przelećmy to szybciej. Chociaż... Nie wiem, czy... Nie, no nie ma wpływu na tempo. Mogę przemieszczać się tylko tym moim bohaterem po ekranie. Natomiast szybkość przesuwu ekranu w poziomie to niestety... no nie ma wpływu na to. Dobra. Walimy w muchę. Ładnie. No i co teraz? O nie! No continue! No ale co mam teraz zrobić, patrzcie. Już to jest nie do przejścia. A, idzie dalej, dobra. No to było trudno, powiem.
To było trudne. O! No i co teraz będzie? Co, nie ma przeciwników? Nie, jeszcze to nie koniec. O! Szybko. Mnie załatwiło. Dobra. Czym dalej w las, tym więcej drzew. No zobaczmy, jak to będzie. O! Udało się coś zdobyć. No, chyba nie było dobrze tu wlatywać, no ale... Chyba za specjalnie. Ojej, a co to jest? Ktoś jakimiś orzeszkami rzuca z dołu. A, mucha mnie załatwiła. Dobrze. O nie! No nie, no... Znowuż ta wredna mucha, plujka. O, dwie nawet. Help, help, help! Uratowałem go czy nie? Patrzcie. Jak mam go uratować? Nie, no nie wiem, jak mam go uratować. No, leciałem tam, gdzie była ta klatka. No myślałem, że go w tym momencie uratuję, a to coś niekoniecznie udało się. A, znowuż nie. O. O kurcze. Patrzcie, co to jest. Prawdziwy diabeł, demon. Ale co, nie damy mu rady, myślicie? Damy. O, widzicie, jak ładnie poszło, sprawnie, fajnie. Już jesteśmy w jakimś pałacu, zamku? Nie wiem. O, widzicie, znowu ta plujka. Nie chce się zestrzelić. O! Widzicie, jaka fajna trójwymiarowość? Za słupem się schowałem. Za filarem. O kurczę, co to jest za cudo? Tym razem...
Ojej, no nie. 9 kredytów mi zostało. Czy 8 w tej chwili, bo tu już jeden poszedł. 8 kredycików. Tu jestem na dole, słuchajcie, w dolnej części ekranu tego monitora, te kwadraty tak migające, co to jest. Jak ktoś z was wie, to niech napisze w komentarzach. Chodzi mi o te kwadraty. Co one symbolizują? To są ilość tych stworów zabitych, czy pokonanych? Jak mnie ta macka na tego, to rozwala mnie. Widzę właśnie. A w tego nie mogę... A, rozwaliłem właśnie. Dobra. Tu się musimy wycofać. Co tu stanowi? Dobra, klucz. Tam. Dobra, dalej. O, jest jakiś stwór. O nie. No coż on się nie rozwala, patrzcie, już ile w niego władowałem, a ten nic. O, w końcu mnie rozwalił. O, jest, dobra, ładnie. Ładnie, ładnie. No nie ładnie. No, jak z tym stworem sobie poradzimy? O kurde, rozpełzło się. Ej, on się rozłącza i złącza. Ojej, jaki motyw. Dobra. O, niestety. Help, help. Jak mogę go uratować? Patrzcie. O, ładnie. Dobra. Ojejku. Coż to za walka. Nie! Zamiast nacisnąć, kurczę, znowuż startu, ja nacisnąłem fire. No nie. No nic, no mówi się trudno, słuchajcie.
Szkoda, można było zobaczyć, co będzie dalej, no ale nie udało się. Moja pomyłka. To ode mnie na tyle w dniu dzisiejszym. Trzymajcie się i do następnego spotkania. Cześć!